Że jest to 29. debata tischnerowska i ksiądz Józef Tischner, jak Państwo wiecie, był przyjacielem twórcy i współtwórcy tych debat, czyli Krzysztofa Michalskiego i mnie. I ja myślę, że dzisiejsza akurat debata jest związana z tym, czym się interesował Tischner, znaczy prawdą. Znacie Państwo, nie będę powtarzał po raz setny jego sławnego powiedzenia na temat prawdy i rozróżnienia na trzy rodzaje prawd. Natomiast prawda była dla niego fundamentalna, tak jak była dla drugiego z moich mistrzów, Leszka Kołakowskiego. To znaczy, obaj nie wyobrażali sobie uprawiania filozofii bez idei prawdy, która sytuuje się gdzieś na horyzoncie i która, jak można założyć, jest nie do osiągnięcia, ale jest. Prawda? To, co ważne, to, że jest i że możemy do niej zmierzać, choć ona, jak horyzont, zawsze będzie się od nas oddalać. To przesłanie powinno przyświecać naszej dzisiaj debacie. Tim Snyder zapytał mnie przed chwilą, o co mi chodziło, kiedy wymyśliłem ten tytuł Historia i Prawda. I mogę w jednym zdaniu to powiedzieć, o co mi chodziło, żeby nie nudzić. Chodziło mi o to, że historycy bardzo często mówią o mitologii, mitach, o historii jako pewnym tworze intelektualnym i tak dalej. A ja mam takie głębokie poczucie, że jak się coś zdarzyło, to się zdarzyło, prawda? Innymi słowy, że historia to jest opowieść o prawdzie, do której oczywiście znowu bardzo często nie dotrzemy. To znaczy nie wiemy dlaczego, do końca, dlaczego Krasiński nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. Jest wiele wyjaśnień. Najbardziej znane, że mu tatuś zakazał. Miał 17 skończone lat. Jeszcze nie miał 18. Czy ja wiem, czy to prawda? Nie mamy żadnych dowodów na żadne wyjaśnienie. Po prostu. Ale to nie znaczy, że nie można opisać sytuacji, w jakiej był Krasiński i mniej więcej na tej podstawie odtworzyć prawdę. Otóż pamiętając o tym przesłaniu zasadniczym księdza Tischnera dotyczącym możliwości dotarcia do prawdy. Zaprosiliśmy dzisiaj dwoje bardzo wybitnych specjalistów od historii i prawdy. Wymienię ich w kolejności odwrotnej niż będą mówili. Panią Małgorzatę Szejnert, wielką reporterkę, raczej reporterkę niż publicystkę, prawda? Wspaniałą polską reporterkę i Timothy Snydera, wspaniałego polskiego historyka. Gdzie on się schował? No, może angielsko-amerykańskiego pochodzenia. Będą występowali w odwrotnej kolejności, bo zawsze stała zasada przyjęta tutaj jest taka, że najpierw, że jest kolejność alfabetyczna. Snyder jest przed Szejnert, prawda? Snyder? Szach, tak, dobrze. Jest przed Szejnert. Tyle ode mnie. Jeśli można, dwa zdania od pana rektora Duszczyka. Jeszcze potem w imieniu Instytutu wystąpi doktor. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Zawsze jestem pewny, że jak jeszcze bije dzwon uniwersytecki, a ja już właśnie dobiegam, to jeszcze zdążę. A się okazało, że pan profesor wyprzedził tym razem bicie dzwonu i się chwilkę spóźniłem, za co przepraszam. Maciej Duszczyk, ja jestem prorektorem do spraw naukowych wymiany międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego i w imieniu mojego szefa, pana profesora Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo państwa serdecznie wszystkich witam w murach uniwersytetu na tym niezmiernie istotnej debacie, ważnej debacie
która odpowiada na pytania, którym pewnie większość z nas codziennie się zastanawia i codziennie analizuje pytanie dotyczące, gdzie jest historia i gdzie jest prawda. Jesteśmy zalewani tak gigantyczną liczbą informacji, która ani nie mówi o historii, a na pewno nie jest prawdą. A więc chyba temat, który jest absolutnie ważny, absolutnie kluczowy w dyskusji, którą mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych miejscach na świecie. Do tej pory większość naszych debat tischnerowskich, których mamy honor być gospodarzem, była organizowana we współpracy z kulturą liberalną. Po raz pierwszy Instytut Spraw Publicznych, jesteśmy współorganizatorami. Ja się bardzo cieszę z Jackiem, znamy się od bardzo wielu lat jeszcze z negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a więc tym bardziej miło mi to, że możemy robić razem tak wspaniałą imprezę. I oczywiście ta debata tischnerowska nigdy by nie odbyła się bez zaangażowania Instytutu badań nad człowiekiem, nauk o człowieku z Wiednia. To jest taka już standardowa nasza współpraca, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A 29 to nie jest równa liczba. Panie profesorze, 30 za chwilę się zbliża. Jak są takie liczby, to jak jest 30, to musimy coś przygotować specjalnego. Od razu już w imieniu oczywiście władz Uniwersytetu Warszawskiego deklaruję wszelką pomoc, żeby ta 30 konferencja, 30 seminarium dotyczące debata tischnerowska miała specjalny charakter, żebyśmy ją przygotowali, żeby też pokazać 30, no już ile to już lat? 10 prawie, jak nie lepiej nawet. Nie, 20. No właśnie. Dwie rocznie z dużymi przerwami. Tak. Na śmierć Krzysztofa i potem i czasami po prostu przerwamy. To musimy spojrzeć na to z takiej perspektywy, w takim razie na tej 30 debacie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i oddaję głos Panu Profesorowi. Dziękuję bardzo. Ja chciałem potem, ale Pan Rektor mnie wyprzedził, podziękować naszemu współorganizatorowi i miejmy nadzieję teraz na długo Instytutowi Spraw Publicznych, z którym jestem blisko związany. I osobiście Jackowi Kucharczykowi, doktorowi Jackowi Kucharczykowi i wielu współpracownicom, jego współpracownicom. A teraz chciałem prosić doktora Ludgera Hagedorna o powiedzenie kilku słów. Ludger, you can speak in English. Yes, so excellences, ladies and gentlemen, this is the first thing I have to say, so very sorry for speaking English, I promise to keep it short. It is my modest task to welcome all of you on behalf of the Institute for Human Sciences, Institut für die Wissenschaften von Menschen, or IWM in Vienna, and on behalf of the Institute, and especially so in the name of its rector, Shalini Randeria, who would have very much wanted to be with us tonight, but unfortunately couldn't join us. And please allow me to extend her warm greetings to all of you. This is the 29th Tischner debate. Already by the number you can tell this is a long tradition. Obviously not every long tradition is a good tradition, but in this case, please allow me to insist, this is a long tradition and a good tradition and a highly meaningful tradition. It is not only commemorating the name of Father Josef Tischner, who was like the patron to the Institute for Human Sciences in Vienna, but what is much more important to my understanding is that we continue with the legacy, with the intellectual legacy of Father Josef Tischner. And in some sense you can say that the IWM in Vienna is also part of his legacy. This is a materialized part of his legacy, and these Tischner debates in Warsaw, I think, really are a highlight of carrying on his intellectual legacy. And when looking back at the history of these Tischner debates that started in 2005, then had a short interruption between 2010 and 2014, caused also by the death of the founding rector Krzysztof Michalski, and then were restarted in 2013 with the new rector Shalini Randeria and with the help, with the enormous help of Marcin Krul. If we look back at this history of the 29 debates, I think it is a very, very fine mixture of
taking care of the of especially Polish tradition, we had talks dedicated to topics like Poland and Europe, on Tischner's legacy, solidarity. This is having a universal approach to Polish history, and on the other hand, also speaking about universal topics as liberalism, as inequality, with a specifically Polish approach. And I think this is a very, very nice and important contribution that was done. Religion was also sometimes an important aspect of these talks. I just had a look. One of the very first lectures was dedicated to the public role of religion in 2005. One of the most recent ones in 2017 was dedicated to religious tolerance. Also, the topic of religion is something that is in close relation to Josef Tischner. And I think it is a very good and meaningful event of tonight to speak about the topic of history and truth, Historia I Prawda, which I think is more topical at the moment than we might have thought some 10 years ago, when we were still like dreaming very optimistic dreams and probably couldn't believe that the topic of history and truth would come back in such a, I would even say, malign sense. We thought that it would be possible to take care of history in a very like historiographic way, that we would be able to agree on things. This is obviously not the case any longer. We wouldn't have thought that history could be so instrumentalized for political reasons, and this is what I find a highly topical topic for tonight. So, welcome again on behalf of the IWM. I will finish with just thanking the three most important people for this marching crew. I will not even assign a function to you, a special role to you, because your role is so big that one cannot assign a role. You are like the spirit over the waters of the Tischner debate. This is maybe a role that would be adequate. Thank you, Professor Duszczyk, for being at the university, for hosting this event, and thank you, Professor Kuchaczyk of the Institute for Public Affairs, to be our partner in planning this event. And with this, I will stop. Tim, I think it should be your turn. Just two sentences about rules. Tim Snyder, Professor Snyder will speak first, Małgorzata Szejner then. Then they'll have about 20 minutes or something like that, or 25. Then they'll have 8-10 minutes each, and there'll be questions from the floor, but no spoken questions. You'll get, anybody of you that wants to ask a question, a small piece of paper. You can write your question, and then they'll be given to me. That is also the tradition of Tischner debate, never spoken questions. Tim. Proszę wziąć ten. Przepraszam. Nie ma sprawy. Okay. No tak. Ja rozumiem, Kaczyński.
ciała. Tak, to nie romantyzm, pozytywizm. Więc wszyscy, co mieli być podziękowani, już zostali podziękowani. Jeszcze raz dziękuję. Ja chciałbym zacząć właśnie jednym słowem i to słowo jest zaszczyt. To jest zawsze dla mnie zaszczyt, żeby właśnie być obecny i brać udział w debacie właśnie Tischnerowskiej. To nazwisko Józef Tischner jest dla mnie nie tylko symbolem pewnej polskiej tradycji, ale też jest bardzo, mi się wydaje, samy w sobie dobrym wstępem do tematu naszej dyskusji, bo Józef Tischner był, jak na pewno Państwo wiecie, Józef Tischner był filozofem spotkania. To był filozofem, który lansował tezę, że zaczynamy rozumieć świat przez spotkanie z nieznaną drugą osobą i że rozumiemy pewne bardzo ważne zjawiska, na przykład wolność, tylko przez spotkanie z drugą osobą, że epistemologicznie jesteśmy zupełnie bezradni, bez kontaktu z drugą. To jest pomysł, który dla historyka jest bardzo owocny, bo oczywiście historyk, który siedzi sam w domu, żadnym historykiem nie jest. Historyk, który już zna prawdę, bez kontaktu z źródłami, bez niespodzianek, żadnym historykiem nie jest. Historyk, który już ma rację, przed tym, jak się skontaktuje z jemu nieznanymi źródłami, żadnym historykiem nie jest. Więc z tego powodu nazwisko Józefa Tischnera jest nam, mi się wydaje, bardzo pomocne. Bo ja chciałbym zacząć właśnie taką uwagę o tym, jak historia może być prawdziwa. I lansuję argument teraz porównawczy. Bo jeżeli pytamy, czy historia może być prawdziwa, czy można znaleźć prawdę w historii, to ja zaczynam od drugiego kątu i pytam, i to jest pytanie szczere, czy mamy prawdę o teraźniejszości? Bo mi się wydaje, że akurat nie. Mi się wydaje, że jeżeli mamy wrażenie, że rozumiemy, co się teraz staje, dzisiejszego dnia, w tej sali, w głowie sąsiadu, w Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawie jako w mieście, w Polsce, nie mamy, szczerze mówiąc, zielonego pojęcia. Historyk, patrząc na nas za 50 lat, będzie mieć litość, tak? Będzie nad nami litował, że nie rozumiemy, żeśmy nie rozumieli fundamentalnych rzeczy, które koło nas teraz toczą. Tak po prostu jest z teraźniejszością. Nie damy rady z teraźniejszością i coraz mniej jesteśmy w stanie dać rady z teraźniejszością. Więc proponuję historię jako kontrast, bo historia funkcjonuje dzięki pewnej magii czasu. Jeżeli historyk chce rozumieć, dajmy na to, rok 1938, historyk ma taki luksus, że mogę sobie pozwolić na to, żeby siedzieć całymi, jeżeli chce, całymi tygodniami, miesiącami, nawet latami, w archiwach i czytać dosłownie wszystko, co jest dostępne. Może, jeżeli chce, poświęcać uwagę przez lata jednemu tygodniowi. To jest bardzo możliwe i jak najbardziej uzasadnione. Czyli jest taka magia czasu. Jesteśmy w stanie zatrzymać czas. Jesteśmy w stanie się skupić nad pewnym momentem tak długo, jak tylko chcemy. I mamy ten moment właśnie kontaktu, czyli jak każdy historyk, czyta
źródło, ma kontakt z tą nieznaną drugą osobą, zwykle już umarło. I ten moment kontakt, tak jak kontakt z żyjącą osobą, zawsze nosi w sobie sedno tego niewidzianego. Bardzo pana proszę, to nie znoszę niestety. Wiem, że to jest pana robota, ale ja muszę wykonać swoją. Każdy taki moment kontaktu nosi w sobie niespodzianek. I dzięki tym niespodziankom jesteśmy w stanie budować powoli prawdę. I druga magia po magii czasu to jest magia niemożliwych kontaktów. Bo w teraźniejszości możliwości kontaktu są ograniczone. Ale jak, więc teraz, jeżeli chcemy rozumieć, co się staje teraz, co nie polecam przy okazji, ale jeżeli chcemy to zrobić, musielibyśmy mieć dostęp do dokumenty chińskie, rosyjskie, amerykańskie, unijne i tak dalej. I to nie jest możliwe. Tych dokumentów nie ma, bo już nie ma dokumentów w ogóle, ale jest niemożliwe, nawet gdyby istniały, nie możemy czytać te wszystkie dokumenty teraz. Ale jeżeli zajmujemy się rokiem 38, możemy czytać wszystkie, czechosłowackie, brytyjskie, francuskie, niemieckie, austriackie, nawet sowieckie. Więc możemy budować taki kontakt między dokumentami, czyli między głosami, który jest niemożliwy tak naprawdę. I dzięki tej wiedzy niemożliwej możemy budować właśnie prawdę, albo przynajmniej możemy zdążyć w kierunku prawdy historycznej. Więc to jest mój argument na rzecz prawdy historycznej przez porównanie z teraźniejszością. W tym sensie chcę właśnie stwierdzić, że historyk jest rodzaj empirycznej filozofii. To jest rodzaj kontaktu z nieznanymi ludźmi, który dąży w kierunku prawdy. Ale drugi punkt, drugi argument. Historia też jest nauką i moim zdaniem nauką ścisłą, nauką twardą, jak najbardziej ścisłą. Że historia ma pewne reguły i te reguły będą trochę inne, różne dla każdego historyka. Ja bardzo szybko podsumuję, jakie są moje, ale podsumując, chcę też budować potencjał dla pewnego kontrastu, bo po tym, jak zdefiniuję tym moim spisem, co jest historia jako nauka ścisła, będziemy zmienić temat na pamięć. Czyli na pamięć tak zwana, zwana jako pamięć, ale tak naprawdę morderczyni historii, to się nazywa. Czyli historia jako nauka ścisła charakteryzuje się kilkoma cechami takimi. Po pierwsze, historia jest jedna. Jest tylko jedna historia. To jest mój moment zen. Cieszę się. Historia jest tylko jedna. Jest jedna historia, teoretycznie jest jedna historia globalna od momentu, od Mesopotamii do dziś, na podstawie wszystkich możliwych istniejących dokumentów, jest jedna historia. Żaden historyk oczywiście tej historii nie pisze, nie napisze, ale w zasadzie historia jest jedna. Po drugie, historia jest wspólna. Czyli od każdego punktu geograficznego czy temporalnego jest dostęp do tej całej historii. Nie ma punktu, który jest moim zdaniem, który jest lepszy niż inny. Jeżeli ktoś czyta po chińsku, może jakąś trasą dążyć do historii amerykańskiej i odwrotnie. Więc historia jest wspólna, każdy człowiek w każdym momencie, w każdym miejscu ma punkty, które wprowadzą do innych punktów i możemy inaczej. Nie możemy myśleć o historii tylko z jednej perspektywy, indywidualnej czy narodowej. Historia musi być wspólna, że w tym sensie, że jeżeli nie szukamy obcej perspektywy, nie tylko obcych i obcojęzycznych źródeł, ale jeżeli nie szukamy obcej perspektywy, nie ma tej linii między nami i tą nową,
to tym nowym, tym niespodziewanym. I jeżeli nie ma tej linii, to też nie będzie prawdy. A po trzecie, historia jest, jak to powiedzieć, wielorozmiarowa, czyli dotyczy płci, dotyczy gospodarki, dotyczy kultury, dotyczy właściwie wszystkiego, co jest ludzkie. I później będzie argumentować, dlaczego to jest takie ważne. Po czwarte, historia jako nauka ścisła zakłada autentyczność faktualną, czyli że są takie rzeczy jak fakty i że jesteśmy ciągle na tropie tych faktów. I choć historycy nie są tacy silni, jeżeli chodzi o filozofię prawdy jako takiej, musimy założyć, że są fakty i nie tylko opinie, że w roku 1938 na przykład był monachiem albo nie było monachiem. Bardzo proszę, Czechosłowacy zostali zdradzeni czy nie zostali zdradzeni przez Zachód. Po piąte, i to jest też bardzo ważne i nie takie oczywiste, historia przyjmuje, że czas idzie w jeden kierunek. Od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Proszę bardzo, też jest woda. Piwo w kawiarni. Że historia składa się z struktur odzieczonych z przeszłości, które są poniekąd obecne zawsze w teraźniejszości i które pozwalają albo nie pozwalają na pewne przyszłości. Ale że czas właśnie idzie tylko w ten jeden kierunek. To jest jakby oczywiste, ale powiedziałbym krótko, w naszej polityce dzisiejszej to nie jest takie oczywiste. Bo może Państwo już zauważyli, że nie ma przeszłości. I to jest dzięki tak zwanej pamięci, czyli dzięki morderczyni historii. Po szóstej, historia, i to jest bardzo mądra uwaga Louis Namie, angielskiego, ale właściwie polskiego, żydowskiego historyka, że historia eliminuje to, co jest niemożliwe. Czyli nie jest tak, że historyk wie jak to było, ale wie, jak nie było i ma pewną intuicję o tym, jak nie mogło być. Że historia eliminuje to, co jest niemożliwe. Co też nie jest takie oczywiste, jeżeli myślimy o dzisiejszej polityce. A co jeszcze? Historia wymaga nieustannej interpretacji źródeł, czyli jak najwięcej źródeł, w jak najwięcej językach, w jak najintensywnej debacie, która pozwala właśnie na zmianę interpretacji. I ostatnim punktem, dla mnie może najważniejsza, historia jest nieprzewidywalna. I nie mam na myśli to w sensie stalinowskim, że z politycznym celem ktoś zmienia znaną narrację. Mam na myśli, jak mówią, że historia jest niespodziana, mam na myśli to, co mówią moim doktorantom, którzy są tu obecni, witam, a jak zawsze mówią moim doktorantom, jeżeli jesteś w archiwum i znajdziesz to, co spodziewałeś znaleźć, to znaczy nie czytałeś to, co jest potrzebne. Historyk, który pójdzie do archiwum i znajdzie to, co myślał, że znajdzie, żadnym historykiem nie jest. Oto są źródła, żeby były niespodzianki. Jeżeli historyk ma tezę i pójdzie do archiwum z tą tezą i znajdzie źródła, które stwierdzają tą tezę, żadnym historykiem nie jest. Żadnym historykiem nie jest. To się nie staje. Tak po prostu nie jest, jeżeli teza nie zostanie przynajmniej 2-3 razy przeformowana, żadna historyczna praca nie została wykonana. Dobra. Po ukraińsku, jeżeli chcesz mówi mieć rację, po ukraińsku mówi się mati prawdu. I to mi daje do myślenia. Bo mi się wydaje, że akurat jest ogromna różnica między, po polsku teraz, może też ukraińską.
ale no, po polsku dobrze. Jest po polsku ogromna różnica akurat między mieć racją i mieć prawdą, bo każdy chce mieć racją. To jest tak przyjemnie mieć racją. Być w polemice z tym, który nie ma racji, podczas gdy ja rację mam, to jest bardzo przyjemne. Bardzo zadowalające to jest poczucie mieć rację. I ta różnica między mieć prawdą, albo przynajmniej szukać prawdą, i mieć racją, to jest na fundamencie różnicy między historią i tak zwaną pamięcią. Więc teraz buduję tę różnicę między historią i pamięcią. I jak mówią o pamięci, to oczywiście mam na myśli polityczną pamięć, tak? Mam na myśli państwową pamięć. Nie mam na myśli pamięć w sensie, gdzie państwo parkowali samochody, tak? Bo życzę państwu jak najbardziej, żebyście sobie przypomnieli, gdzie parkowali swoje samochody. W tym sensie jestem jak najbardziej za pamięć, tak? Mówią teraz o pamięć politycznej. Pamięć w sensie, w jakie on jest używany tutaj, w Niemczech, w Stanach. O tej pamięci. Więc pamięć, jak już chyba sugerowałem, żadną historią nie jest. W naszych czasach, moim zdaniem, morduje pamięć historią. A pamięć zabiera historii to miejsce, której historii jest potrzebne. Więc jak historia jest jedna, globalna, pamięć zawsze jest ograniczona. Czy ktoś mówi o globalnej pamięci? Nie. Pamięć jest zawsze indywidualna, albo jak najwięcej pamięć jest narodowa. Tak? Naród ma pamięć. Ludzie jako tacy nie mają pamięci. Naród ponoć ma pamięć. Jest ograniczona ta pamięć. Jeżeli historia jest wspólna, pamięć jest nieprzejrzysta. Jeżeli historia ma punkty otwarte dla wszystkich, pamięć jest nieprzejrzysta i niedostępna. I ma być niedostępna. Czyli polska pamięć nie ma być zrozumiana przez innych. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby polska pamięć nie była czytelna dla innych. Bo gdyby była czytelna, to mogłoby się toczyć jakaś sensowna dyskusja. Ale jak pamięć nie jest czytelna, zawsze można mówić, że oni nas nie rozumieją. I jasne, nie rozumieją, bo pamięć sama w sobie nie jest zrozumiała. Nie może być, jest ograniczona. Po trzecie, podczas gdy historia jest wielorozmiarowa, pamięć nie jest. Czy ktoś mówi kiedyś o pamięci gospodarki, pamięci prawa, a jednak mówi mi cały czas o pamięci, dajmy na to, czystek etnicznych na Wołyniu, albo o pamięci zagłady Żydów. W ogóle nie można rozumieć ani pierwszego, ani drugiego wydarzenia i w ogóle nie można rozumieć niemieckiej albo sowieckiej okupacji bez kategorii, zwłaszcza prawa i gospodarki. Ale pamięci gospodarki nie ma. Nie ma. Pamięci prawa nie ma. Więc pamięć nie ma tych rozmiarów życia, tych rozmiarów ludzkich doświadczeń, które są potrzebne do zrozumienia. Pamięć dotyczy tylko i wyłącznie właściwie emocji, przeżycia. Pamięć dotyczy tego, co człowiek osobiście przeżył albo myśli, że przeżył. Podczas gdy historia zakłada autentyczność faktyczną, pamięć zakłada autentyczność psychologiczną. I co jest? To jest ogromna różnica. Ogromna różnica. To, co ja się czuję, że coś jest prawdziwe, to jest właśnie ten duch, który dominuje. Prawica mówi, że ten duch dominuje na lewicy. Owszem, niech będzie, ale ten duch też dominuje na prawicy. Ja się czuję, że ja jestem ofiarą. A co ty masz do powiedzenia?
bo ja się czuję, że jestem ofiarą. Nie masz nic do powiedzenia, bo ja się tak czuję. Więc autentyczność psychologiczna się liczy w pamięci, a nie autentyczność faktyczna. I podczas gdy historia afirmuje ruch czasowy w jeden kierunek, w pamięci, to jest bardzo ważne, nie ma tego ruchu. Nie ma tego ruchu, są po prostu koła. Koła, to samo się staje raz po razie, czyli raz po razie my jesteśmy niewinni, inni są niewinni, oni nas atakują, właściwie nie ma innej treści. Jak już sygnalizowałem, w Królestwie Pamięci nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości. Historia naturalnym tokiem prowadzi do przyszłości. Pamięć nie. Pamięć jest jednokierunkowy. Do przeszłości rzeczywistej czy wyobrażonej, do przeszłości. Pamięć nie może nas kierować do przyszłości. I jeżeli pytamy się, dlaczego po 300 lat wyobraźni politycznych przyszłości teraz jakby już nie jesteśmy w stanie myśleć o przyszłości, mimo że dysponujemy niewiarygodną technologią i niewiarygodnymi zasobami finansowymi, to właśnie dzięki pamięci. Pamięć zabije przyszłość. A jeszcze, podczas gdy historia eliminuje niemożliwe, pamięć afirmuje to, co jest niemożliwe. A jeżeli historyk, jeżeli odbywa się dialogu między historykiem i człowiekiem, który lubi pamięć, bardzo często dialog nabiera taką formą. A pytanie. Proszę pana, wiem, że pan lubi fakty, ale co by było, gdyby jednak Polska mogła być sojusznikiem Niemiec? Tak? Pamięć i ta tendencja też jest bardzo widoczna, na przykład w Polsce, że o ile afirmuje pamięć, to następny krok jest, co by było, gdyby coś się stało, co właściwie całkiem niemożliwe było, ale myślimy o tym, bo to jest przyjemne. Piszemy książki o tym. I ekstremalne, oczywiście ekstremalne, i więc najpiękniejsze przykłady pochodzą jak zawsze z Rosji, gdzie jest cały żanr bestsellerów o tym, co by było na przykład, gdyby był maszyną do podróży w czasie i Putin siadał się do tej maszyny i podróżował do II wojny światowej i razem z Stalinem pokonał Niemców. Co by było, gdyby? Tak? To pamięć właśnie afirmuje to, co jest niemożliwe. Dobra. Historia jest nieprzewidywalna. Pamięć jest bardzo przewidywalna. Czy państwu znany jest przykład pamięci oficjalnej, która przekazuje, że właściwie to my jesteśmy niewinnymi? Czy to właściwie nasza wina była? Nie. Pamięć zawsze dotyczy takiego podziału, takiego etycznego podziału, według którego to my jesteśmy niewinni. I to dotyczy, to nie mówią cały czas o Polsce, mówią też o Stanach Zjednoczonych, mówią o Rosji. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego problemu w mówieniu, że to ja jestem niewinien, Ameryka jest zawsze niewinna. Wielkie państwo, mocarstwo, Rosja, Chiny, one też przy okazji zawsze są niewinne. W pamięci zawsze są niewinne. Dobra, więc jako ostatnie słowo, coś mówią właśnie o tej konkurencji niewinności, która jest naturalnym skutkiem polityki historycznej, tak zwanej, polityki pamięci właściwie. Konkurencja niewinności, to znaczy konkurencją niewinności bym nazwał to, co się staje teraz między Polską i Izraelem, Polską i Ukrainą, Polską i Rosją, poniekąd też Polską i Niemcami. Bo
Problem, jeżeli pamięć zawsze ma taki przekaz, że to my jesteśmy niewinni, to myśmy cierpili, a tylko my, albo jeżeli nie tylko my, to bardziej niż inni, to oczywiście ma pewną praktyczny problem, mianowicie drugi naród też jest tego samego zdania. Zawsze. Trudno znaleźć partnera, który odpowiada w taki sposób, oczywiście tak, wy jesteście zawsze niewinni. I to my jesteśmy zawsze winni, tak? Zamiast tego otwarza się konsekwentnie prawie zawsze taka dialektyka, gdzie jeden naród mówi, że my jesteśmy niewinni i drugi naród mówi, no nie, to my jesteśmy niewinni. I potem się odradza absolutnie nieciekawa dyskusja, której nie ma końca. W szczególności dla Polski są trzy problemy. Miejscowy, europejski i rosyjski. Taka postawa do historii na przykład ukraińskiej gwarantuje grzyty, żeby to skromnie formułować, bo Ukraińcy też mają swoje momenty, żeby to lekko formułować, cierpienie. Takie momenty są, szczerze mówiąc, a znacznie bardziej imponujący, to znaczy znacznie bardziej straszny niż doświadczenie polskie XX wieku. Więc jeżeli polska podstawa do Ukraińców jest taka, że myśmy wyłącznie cierpieli, aby myśmy cierpieli bardziej od was, tym bardziej, jeśli taka jest polska podstawa, podczas kiedy Rosja napada na Ukrainę, ta podstawa nie będzie przyjęta. Tak? Więc problemy ze sąsiadami, ale jest też problem ze Zachodem. Jeżeli chodzi o to, żeby bronić tak zwane dobre imię Polski, albo zbronić honor Polski, to się nie robi przez to, że nalega się, że Polska zawsze jest niewinna. Moim zdaniem właściwie nie ma takiej intencji. Moim zdaniem mechanika tej polityki jest odwrotna. Chodzi o to, żeby Zachód was nie zrozumiał. O to chodzi. Bo jeżeli pamięć jest budowana w taki sposób, że jest absolutnie nie do przyjęcia, oczywiście Zachód nie zrozumie i potem można powiedzieć, Zachód nas nie zrozumie. Ale to nie jest najgłębszy problem. Najgłębszy problem jest rosyjski. Bo jeżeli Polska jako państwo uważa, że można wygrać grę o niewinność, to absolutnie nie ma racji. Rosja zawsze wygra, bo ta konkurencja nie ma nic wspólnego z faktami. Ta konkurencja ma, jeżeli chodzi o pamięć, która jest subiektywną, niefaktyczna, zależna od spektaklów, mediów, emocji, to Polska nie ma szans. Nie ma szans w takiej konkurencji z Rosją, bo Rosjanie są bardziej bezlitośni, bardziej konsekwentni, kłamią lepiej od was i oni już zdążyli właściwie do szczytu tej polityki niewinności. Wy nie macie szans w konkurencji z Rosją o niewinności. Oczywiście możecie powiedzieć, ale Katyn, ale 39. I ja jako historyk przyznaję rację. Ale ja jako obserwator wojen pamięciowych, wojen o pamięć, jestem tego absolutnie pewien. A teraz przegrywacie wojnę o pamięć z Rosją. Dobra, więc pamięć stanowi dialektykę właściwie bez wyjścia, bo jeżeli chodzi tylko o to, kto jest winien i kto jest niewinny, nie ma wyjścia. Właściwie w takiej konwersacji bardzo trudno wrócić, i to jest dla mnie to najsmutniejsze, bardzo trudno wrócić do historii we właściwego sensu tego słowa. Wszyscy, którzy mówią o pamięci, też mówią o historii, jakby historia była pamięcią, ale to jest coś zupełnie innego. Jak już jest się w tej sali zwierciadł, jak już jest się w tej dialektyce, gdzie chodzi o to, czy pan jest niewinien, czy ja jest niewinien, czy naród jest niewinien, nie ma wyjścia do historii.
I to jest bardzo szkoda, bo właściwie bez historii nie ma szans, żeby siebie sądzić. Wszystko. Pani Małgorzata Szejnert. Żeby był umocowany. Ja nie wiem, czy teraz dobrze słychać? Dobrze słychać, tak? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty i od razu wyjaśnię, że nie mam wykształcenia historycznego. Jestem reporterką i skupiam się na historiach osobistych, na widoku z dołu. Zadano nam tutaj pytanie, czy uczciwy historyk może być przekonany, że mówi prawdę. A czy może być tego pewien uczciwy reporter, kiedy zabiera się do grzebania w historii, czyli w pamięci? Myślę, że jest w łatwiejszej sytuacji, bo jego rolą jest głównie poszukiwanie faktów i okoliczności, a nie ich bezpośrednia ocena. Ale często pozostaje z pytaniami, na które nie umie znaleźć odpowiedzi. Opowiem Państwu o tym na dwóch przykładach ze swojego reporterskiego życia. Pierwszy dotyczy dwóch zapomnianych flotylli. Pojechałam do Pińska, żeby się dowiedzieć, czy miasto pamięta o pińskiej flotylli rzecznej. Trzeba dodać, że to była pińska flotylla rzeczna marynarki wojennej. Zaczynała w 19 roku od paru poniemieckich motorówek, ale w 39 miała już ponad 100 jednostek i była dumna, że marynarze na Pinie czujni w każdej godzinie. Wzięła udział w walkach z bolszewikami i miała stanąć do wojny z Niemcami w 1939 roku. Wprowadziła do Pińska młodzież, sporty, manewry, patriotyczny zapał i trochę awantur. Jej los zakończył się tragicznie. Wiedziałam z książki profesora Timothy Snydera, jak strasznie obeszły się z Białorusią wojna i komunizm. Połowa jej ludności zginęła lub została przemieszczona, więc trudno tam będzie o pamięć. A jednak polski komandor Wiesław Topolski dał mi kontakt do emerytowanego oficera łodzi podwodnych Piotra Atanowa, który mieszkał w Pińsku i podobno gromadził wiadomości o flotylli. Atanow ucieszył się ze spotkania, powiedział, że od lat próbuje ustalić, gdzie zginęli marynarze flotylli i stawia tam znaki pamięci. Sam wbija słupy, spawa blachy, ciała dawno pochłonęły bagna, ale czasem resztki wraków wskazują miejsce. Wiedziałam, że polska flotylla nie podjęła w 1939 roku walki na wodzie. Zapytałam Atanowa, o jakiej mówi flotylli. O pińskiej. Polskiej? Nie, naszej. O polskiej nie słyszał i nie chciał słyszeć. Był pochłonięty własnym zadaniem. Poskarżył się, że jego polegli nie mieli nawet blaszek z numerami. Marynarze, których upamiętniał, rzeczywiście służyli w rzecznej wojennej flotylli pińskiej, ale sowieckiej. Walczył o ich pamięć, ale nowi ludzie mieli już dosyć wojny, a on się naprzykrzał. W jednym z biur usłyszał, was by raczej ukarać, bo wy nielegalni. A przecież jego flotylla ma w mieście własne muzeum i szeroki bulwar nad Piną. Jej pancerny kuter, osadzony na cokole nad rzeką, jest symbolem wojennego bohaterstwa białoruskiego Polesia. Natomiast po polskiej flotylli nie ma w mieście śladu, ani w Muzeum Poleskim, ani na ulicach, ani w publikacjach, ani w miejscu, gdzie powstawała, bo wprawdzie zachowały się stare hangary, ale stacjonuje tam wojsko, które żąda przepustki.
A stary kanał paliwowy flotylli nazwano Sobaczka, bo topi się tam szczenięta. Oboje więc, Atanów i ja, mieliśmy własną zapomnianą flotyllę, on patetycznie widoczną w mieście, a ja całkowicie w nim nieobecną. Jego flotylla powstała w Kijowie, w tym samym czasie co Polska, pod nazwą Dnieprzańska, ale w 1940 roku przemianowano ją na Pińską. Po 3 latach wróciła do pierwotnej nazwy, ale krótkie zawłaszczenie imienia polskiej formacji wystarczyło, by ją wymazać z pamięci, zwłaszcza, że znikła z miasta fizycznie. A potem i tak już nie było powrotu do nazw i symboli sprzed wojny. Zainteresowaliśmy się wzajemnie swymi flotyllami. Atanow pomógł mi w wyprawie nad zarośnięty kanał paliwowy polskiej flotylli, a ja pojechałam z nim do Poczapowa, gdzie pod koniec wojny pancerny kuter flotylli dnieprzańskiej został zaatakowany przez Niemców i spłonęło w nim 6 rosyjskich marynarzy. Powiedziałam Atanowowi, że mógł to być kuter polskiej flotylli, bo Dnieprzańska nie tylko przejęła jej imię, wcześniej przejęła polskie jednostki. Atanow nie miał pojęcia, że jego bezimienni bohaterowie umierali w walce na polskich kutrach, które nie wzięły udziału w wojnie z Niemcami, bo znalazły się w pętli niemiecko-sowieckiej. We wrześniu 1939 roku polska flotylla zaczęła się z trudem wyjechać na zachód. Nie miała osłony lotniczej. Stan wód był niski. Wroga flotylla dnieprzańska płynęła za nimi jak cień. Zagrodziły im drogę 2 mosty wysadzone przez polskich saperów wskutek sprzecznych rozkazów. Marynarze musieli zatopić pośpiesznie wszystkie jednostki i przedzierali się lądem do armii Kleberga. Część z nich zginęła pod Kockiem. Kilkudziesięciu zgarniętych po drodze NKWD zamordowało w Mokranach, Katyniu i Charkowie. Okręty polskiej flotylli pińskiej wzięły udział w wojnie z Niemcami dopiero po ataku Hitlera na ZSRR, kiedy nosiły już imiona i znaki sowieckie. Sowiecka flotylla pińska łatwo je podniosła z płytkiej wody i dozbroiła. Monitor Kraków, pierwszy okręt zbudowany w II Rzeczpospolitej, zginął jako Smoleńsk w Zatoce Ładyńskiej, w ukraińskiej części Polesia, zaatakowanym przez Niemców. Z jego 38-osobowej rosyjskiej załogi 3 przeżyło wojnę. Uprzejmy dyrektor Pińskiego Muzeum Flotylli Dnieprzańskiej, pełnego zdjęć i bohaterów, znał historię polskiej flotylli. Poświęcone jej książki Dyskanta i Pertka. Zapytałam, czy nie można by uzupełnić wystawy o polski wątek. Ocenił, że jeszcze nie nadeszła pora. Na Ukrainie nadeszła, wykorzystał to komandor Topolski, ten sam, który mnie skierował do Atanowa. Postanowił obudzić pamięć tragedii Krakowa-Smoleńska. Polsko-ukraińska ekipa wydobyła fragment wraku. Polscy autorzy nakręcili film dokumentalny o polskiej flotylli, który kończy się relacją z portu na Oksywiu. Komandor Topolski przed frontem marynarzy przekazuje żelazną sztabę z monitora Kraków do Muzeum Marynarki Wojennej i używa przy tym słowa relikwia. Charakter uroczystości świadczy jasno o tym, że jest to tylko polska relikwia. Dokument zatytułowano Zapomniana flotylla. Wkrótce potem dostałam film od Atanowa. Nosił ten sam tytuł. Myślałam, że to kopia tamtego, polskiego. Ale zobaczyłam rząd trumien z odnalezionymi po latach szczątkami i ludzi zgromadzonych na panichidę. Były więc 2 filmy zrobione przez kogoś innego, w innym czasie, zatytułowane nieświadomie tymi samymi słowami. Oba poświęcono pamięci, ale była ona osobna. Parę dni temu dowiedziałam się od komandora Topolskiego, że zainteresowanie flotyllą, czy raczej flotyllami rzecznymi, doprowadziło na Ukrainie w ostatnich latach do lokalizacji kolejnych wraków. Wśród poszukiwaczy są historycy, hobbyści i weterani,
ukraińscy, polscy i białoruscy. Dołączył do nich Atanow. Czy dzięki nim historię polskiej flotylli pińskiej i flotylli dnieprzańskiej przestaną być osobne i uproszczone, a połączą się w jedną, dwutorową, ale splecioną, bez obciążenia patriotyczno-narodowego? Pozostaje znak zapytania. Drugi przykład dotyczy poszukiwań miejsc, gdzie potajemnie grzebano więźniów politycznych straconych w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Zaczęłam nad tym pracować pod koniec lat 80. Wiedziałam, że temat ciągle jest tabu. Potwierdzał to brak wszelkich dostępnych źródeł oraz informacji od niezależnych adwokatów i od rodzin straconych, które przez wiele lat próbowały dowiedzieć się bezskutecznie, gdzie pogrzebano ich bliskich. Pewne niejasne sygnały prowadziły na jedną z kwater na dawnym cmentarzu komunalnym na Powązkach, tak zwaną Łączkę, i na nowy cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej na Służewie. Mecenas Aniela Steinsbergowa, słynna obrończyni w procesach politycznych, krótko przed śmiercią powiedziała mi, że powinnam poszukać mężczyzny, który chciał odnaleźć grób ojca. Robił to inaczej niż inni. Nie prosił, nie pytał, lecz żądał informacji i wykorzystywał do tego sądy. Miał się nazywać Chajęcki. Bronisław Chajęcki, bliski współpracownik Stefana Starzyńskiego, jego zastępca we wrześniu 1939 roku, został w 1953 roku stracony na Mokotowie. Odnalazłam syna. Dał mi sygnaturę swych akt procesowych. Były zdumiewające. Z pierwszym pismem do sądu wystąpił, gdy miał 20 lat. Zrobił to na zwykłej kartce pocztowej. Domagał się informacji o losie ojca, bo jeśli oficjalnie nie ma aktu zgonu, ojciec musi żyć. W następnych pismach żąda tego aktu, bo jeśli ktoś myśli lub łudzi się, że ja pozostawię 62-letniego starca samego, ten się bardzo pomyli. Potem, gdy dostaje ten akt, zwraca uwagę na niejasności dotyczące okoliczności śmierci i pisze do sądu, że wykonanie wyroku kary śmierci na Chajęckim Bronisławie, jak i akt zgonu Chajęckiego Bronisława uważam za fałszerstwo i jedno wierutne kłamstwo. Bada status prawny dokumentów dotyczących wykonania wyroków. Stwierdza, że należą do kategorii A, czyli są wieczyste. Pisze, niech więc sąd wie, że ten, kto je niszczy, popełnia przestępstwo. W kolejnych pismach domaga się wiadomości, gdzie leżą zwłoki, albo informacji o ojcu żywym, bo może go nie stracono, ale zesłano i pozostał gdzieś w ZSRR. Pozywa nie tylko więziennictwo, ale także między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Prokuraturę Generalną, Komendę Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy, Archiwum Akt Nowych. Odbywają się dziesiątki posiedzeń sądowych. Trzykrotnie wypowiada się Sąd Wojewódzki i tyleż razy Najwyższy. Sądy PRL rozpatrują z uwagą buntownicze pisma młodzieńca, który nie zna prawniczego języka, nie ma adwokata, nie ma stanowiska ani pieniędzy. Wykazuje nękający upór, nie bierze pod uwagę okoliczności czasu i miejsca i nigdy nie obciążają go kosztami postępowania. Wzywają na świadków dziesiątki dawnych organizatorów i wykonawców stalinowskiego systemu opresji, prokuratorów i śledczych. Józef Różański nie przyszedł, ukarany grzywną. Stawia się natomiast dawny naczelnik więzienia mokotowskiego, obecny przy wykonywaniu wyroków śmierci, Alojzy Grabicki. Zanim odnalazłam Macieja Chajęckiego, trzykrotnie rozmawiałam z Grabickim w jego mieszkaniu. Był od lat na cienkiej emeryturze, zapomniany i rozgoryczony. Kiedy zaczęłam ostrożnie kierować rozmowę na grzebanie straconych, wskazał mi drzwi. Ze mną się nie liczył, ale liczył się z sądem. I 10 lat przed naszą rozmową
zeznał przed nim o wydzieleniu na Powązkach specjalnej kwatery na grzebanie straconych. To była rewelacyjna wiadomość. Potwierdzała sygnały dotyczące tak zwanej łączki na Powązkach. W tym czasie, gdy Maciej Hajenski walczył o pamięć swojego ojca, na tak zwanym Nowym Cmentarzu Służewskim, na obszar potajemnych pochówków nasunęły się nowe groby. Energiczny proboszcz, który objął parafię w latach 80., był przekonany, że nowa część cmentarza powstała głównie w latach 60. na szczątkach wkopywanych w głąb. Brakowało jednak dowodów. Proboszcz emeritus, który od początku lat 50. mieszkał na plebanii, musiał o tym wiedzieć i na to przyzwalać, ale zasłaniał się brakiem pamięci. Stary grabarz nie chciał ze mną rozmawiać. Według kroniki parafialnej prymas Wyszyński chętnie nawiedzał poprzedniego proboszcza. W parafialnych księgach odnotowano wszystkie wizyty arcypasterskie, ale tylko jedna wzmianka z 1959 roku zastanawia. Prymas zwraca uwagę na fakt, że nowy cmentarz zyskał przez przyłączenie nowego terenu i proponuje, by go zadrzewić, co w cudzysłowie może mieć i ekonomiczne znaczenie. Czy pozwoliłby sobie na tak praktyczną uwagę, wiedząc, że na przyłączonym terenie grzebano straconych? A może uwaga, żeby zadrzewić, a nie budować tam? Nowych grobów świadczy, że wiedział. Zwróciłam się do Instytutu Prymasowskiego, do redaktorów Pro Memoria, żeby sprawdzili, czy pod datami odwiedzin w parafii Służewskiej prymas nie zapisał czegoś więcej. Nic nie znaleziono. Według parafian powinni coś wiedzieć dominikanie z pobliskiego klasztoru, ale okazało się, że dom zakonny nie ma żadnych kronik ani zapisków. Wszyscy są tu młodzi i nie słyszeli niczego od starszych. Praca na Służewie i na Powązkach przyniosła w końcu rezultaty. Na plebanii Służewskiej znalazł się dokument z 1948 roku potwierdzający potajemne pochówki przy nowym cmentarzu. Rozmowy okrągłego stołu sprawiły, że ludzie przestali się bać i stary grabarz opowiedział, jak wkopywał w głąb znalezione szczątki straconych. Cenzura utraciła czujność. Mogłam już napisać do Tygodnika Powszechnego, czego się dowiedziałam, powiedzieć to w Głosie Ameryki i zaapelować do osób, które wiedzą więcej. Zgłosiło się wielu świadków z wiarygodnymi informacjami. Wiadomości o łączce na Powązkach zostały z czasem potwierdzone ekshumacjami. Dlaczego PRL-owskie sądy wykorzystały szczeliny systemu, a nie próbował tego Kościół strzegący pamięci? Zapisałam to jako reporterka, ale nie umiem tego ocenić. Książka Śród żywych duchów wyszła w 1990 roku w drugim obiegu. Po 22 latach wydawnictwo Znak wznowiło ją prawie bez zmian jako dokument czasu. Ale dokument czasu może stać się pułapką, bo nie reaguje na rzeczywistość, która się zmienia. Kiedy zbierałam materiał, wiedza o straconych, ich zasługach lub winach była niepełna i niepewna. Postanowiłam nie oceniać ich poglądów ani decyzji, lecz ustalić miejsca, gdzie ich pochowano. Wybrałam do książki motto z Herberta: niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Jeżeli w książce znajdują się setki nazwisk ludzi straconych przez władzę komunistyczną i do tego pozbawionych miejsca spoczynku i przy żadnym nie ma określenia bohater, oznacza to, że są nimi wszyscy. To sprzyja nieszczęśliwemu pojęciu żołnierzy wyklętych, temu nadużyciu dokonywanemu w imię patriotyzmu czarno-białego i narodowego. Być może reporter małego realizmu powinien rozszerzyć swój warsztat, kiedy zabiera się za historię i gruntowniej zbadać czyny i okoliczności czynów swoich bohaterów lub niebohaterów,
aby nie musieli grać ról wyznaczonych przez kolejną władzę według jej potrzeb. Może jednak uznać, że zadania i sposoby pracy reportera i historyka różnią się od siebie i mogą się uzupełniać. Proszę Państwa, mamy godzinę 7:08, czyli nie tak źle. I może poprosimy Tima Snydera o 5-8 minut i Panią Małgorzatę Szejner, jeśli ma chęć też. A w międzyczasie Państwo dostaniecie karteczki z pytaniami, które możecie zadać mówiącym dzisiaj. Tim. Słuchając pani Małgorzaty Szejnert, jak słuchałem pani Małgorzaty Szejnert, to doszły do mnie trzy może punkty, które chciałbym dodawać albo podkreślić. I ten pierwszy punkt dotyczy ludzki charakter faktów, czyli te fakty, które są nam najdroższe, nie tylko najważniejsze, ale najdroższe, mamy zwykle tylko i wyłącznie dzięki nieprawdopodobnemu wysiłkowi ludzkiemu. Czyli ktoś siadł i pytał. Co mnie przypomina jeszcze raz Józefa Tischnera w jego książce Filozofii dramatu zaczyna rozdział właśnie z takim rozważaniem. Co się staje, jak człowiek do mnie przychodzi i pyta? Tak. Bo choć możemy uważać, że fakty są rzeczywiste, że one istnieją, mają charakter obiektywny, o ile coś może mieć charakter obiektywny, nie są dostępne tak, jak kamienie w polu są dostępne. Ludzka pamięć jest słaba. My mamy swoje narracje o tym, jak było. I w moim doświadczeniu, nie tylko w moim, człowiek, który ma pamięć, potrzebuje jeszcze pytania. Bo tylko pytanie może nieoczekane, pozwala na to, żeby te fakty zostały jeszcze raz odkryte, wbrew albo nawet przeciwko tej narracji. To jest widoczne na przykład w tradycji wspomnień o Holokoście, o zagładzie Żydów. Starszy człowiek występuje, jest kamera, ma swoją historię, jest druga osoba pytająca, lepsza czy gorsza, ale jeżeli lepsza, pytanie udostępnią rzeczy faktyczne, jakie inaczej nie było w tej narracji. I tak też jest, proszę Państwa, ze źródłami. Historyk jest bardzo szczęśliwy, jak trafi na źródła zupełnie świeże i nieznane. Ale też historyk, jak czyta źródła w archiwum, gdzie wie, że inni historycy, poprzednicy już tam byli, bo widać, widnieją tak podpisy poprzedników. A jednak czyta się te same źródła, ale pytania są inne. I inne rzeczy od razu po prostu, o inne rzeczy po prostu wystąpią. Inne rzeczy są jasne. I myślę o tym
myślę o tym ludzkim wysiłku, jak myślę właśnie o takich grupach, jak żurnalistach i też pracownikach, aktywistkach Memoriału i ośrodku Karty tu w Warszawie. Jak chciałem napisać o Wołyniu, siedziałem tygodniami właśnie w Karcie i Karta miał właściwie parę małych pokoików i razem ze mną w tym samym pokoiku, ja byłem wtedy nieznanym studentem, po prostu cicho siedziałem i czytałem wszystkie te relacje z Wołynia. Obok mnie był chyba Piotr Mitzner, nie jestem tego pewien, ale ktoś, kto podzwaniał po Warszawie z takimi pytaniami: dzień dobry, czy to jest pani X? A pani była w Kołymiu, tak? I po tym rozmowa. Ale bez tego fundamentalnego pytania nie mamy źródeł. Bez pytającego człowieka nie mamy źródeł. To jest pierwsza taka refleksja. Druga refleksja. Często jest tak, i mam bardzo często takie konwersacje z studentami, często jest tak, że uważamy, że pamięć jest jakby pierwsza i historia druga. Czyli jeżeli mamy pamięć, to możemy zacząć od tej pamięci i taką trasą dojść do tych historycznych faktów. Ale proszę Państwa, bardzo często jest tak, że historia nie ma pamięci w ogóle. Nawet jeżeli myślimy o temacie, który jest Polakom jak najbardziej znany i jak najbardziej bliski, czyli o cierpieniu ludzkim podczas II wojny światowej. Kto myśli teraz, kto myślał w ogóle, kto upamiętniuje jeńców sowieckich? 3 miliony jeńców sowieckich zostało zamordowano przez Niemców. Kto o tych 3 milionach pamięta? Właściwie nikt. Co wcale nie zaprzeczy temu, że to jest historia 3 milionów ludzi, która jako historia jest równoważona innym historiom, innym milionom ludzi. Nawet jeżeli mówimy o samej zagładzie Żydów, wszyscy chyba uważają, że pamięć zagłady Żydów jest pełna, ale owszem, ale otóż nie. Do bardzo niedawna bardzo rzadko zostało upamiętnione, w ogóle przypomniane, a los Żydów na wschodzie, którzy zostali rozstrzeleni. Symbol był Auschwitz, ale ten symbol tak naprawdę minimalizuje i w dalszym ciągu w Niemczech ciągle minimalizuje Holokaust. Więc połowa właściwie Holokaustu została zapomniana. Polska. Jest pamięć o Katyniu dzięki temu, że znaleziono Katyn w roku 1943. Dzięki temu. Ale w porównaniu z masowymi mordami Polaków przez Sowietów w roku 1937 i 1938, Katyn jest stosunkowo małą rzeczą. Ale nie ma pamięci o tym. Nie ma pamięci o terrorze przeciwko Polakom. Nie ma takich tradycji, bo nie było takiego momentu, kiedy coś zostało odkryte. Rosyjscy właśnie historycy znaleźli i publikowali źródła. Ja i inni historycy pisali na podstawie tych źródeł i teraz są już książki historyczne po polsku o tym. Ale żadnej pamięci o tym nie było. Żadnej. Żadnej. Choć to jest epizod największego cierpienia Polaków ze strony komunistów w XX wieku. Żadnej pamięci o tym w ogóle nie było. Więc nawet jeżeli dotyczy Holokaustu, albo nawet jeżeli dotyczy Polaków w Polsce, nie możemy zacząć od pamięci, bo bardzo często nawet w tych sprawach, które dla nas są najbardziej ważne, nie ma pamięci o wyrażeniu. Trzecia taka uwaga, co mnie przechodziło przez głowę, jest nowy, bardzo nowy problem, który zauważam, czyli pamięć, nie historia, ale pamięć, która
funkcjonuje właściwie całkiem bez ludzi. Okej, to będzie dziwnie, ale to jest ważne. Jak jesteśmy na internecie, internet, czyli te tak zwane platformy społeczne, bardzo dobrze znają, co nas oburza. Jeżeli to jest wojna, to platforma społeczna to jakby zauważa. W cudzysłowach, bo to jest maszyna, to jest algorytm. Jeżeli jesteś oburzony, to dostaniesz więcej tego materiału. I ja zauważam, jako historyk, że w Polsce, w internecie polskim, krążą teraz takie tak zwane mimy o Wołyniu i o innych sprawach. I te mimy są, jeżeli nie stworzone przez maszyny, mogą być, są na pewno rozpędzone i rozszerzone przez maszyny. I one odpowiadają właśnie tej autentyczności psychologicznej. Bo spędzamy czas w internecie z takimi symbolami, które nam się wydają prawdziwe, psychologicznie potwierdzają to, co chcemy myśleć. Więc w taki i Rosjanie przy okazji są mistrzami tego. Więc takim sposobem może być pamięć, to znaczy nasza pamięć, nasza wrażliwość o tym, co się stało, może być współ przynajmniej tworzona przez maszyny, przez nie ludzi. Ale wiem, że teraz jestem bardziej po stronie historyków, ale jak są te spisy, te listy zadań, które w przyszłości zostaną wykonane przez komputery i algorytmy, to może Państwo zauważyli, nikt nie mówi, nikt nie pisze, że kiedyś komputery napiszą nasze książki historyczne. Czy możemy prosić o pytania, jeśli takowe są? O, tak. Do ciebie. Jak pan rozstrzyga spór dotyczący przemocy Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej? Jakie jest pana zdanie jako historyka z dużymi literami? Więc zaczynam banalną uwagą taką metodologiczną, że nie jesteśmy po to, żeby rozstrzygnąć, tak? Bo historia zawsze będzie na nowo interpretowana. Historia Holokaustu teraz wygląda całkiem inaczej niż wyglądała 10 lat temu albo 20 lat temu. 30 lat temu w Niemczech odbywała taka debata, która została pamiętana pod tytułem Historikerstreit. I wówczas w tych debatach większość uczestników było zdanie, że właściwie już wszystko wiemy o Holokauście. I to teraz wydaje śmiesznie po prostu. A żeby w latach 80 na podstawie tylko niemieckich źródeł można było wiedzieć wszystko o Holokauście. Nasz obraz Holokaustu znacznie się zmienił, między innymi dzięki wysiłkom dość małej, ale dość znakomitej grupie polskich historyków, którzy zajmują się historią Holokaustu w Polsce. Przy tej okazji wspominam tylko, że jeszcze nie ma historii Holokaustu w Polsce. Nie ma takiej książki, tak? I o ile nie ma takiej książki, to nie możemy mówić o rozstrzygnięciu. Ale nie waham się jednak odpowiedzieć na pytanie.
Po pierwsze, jest dla mnie bardzo ważne, ażeby proporcje były właściwe. Więc w mojej książce Skrawionych Ziem dla mnie było bardzo ważne, żeby liczby były jak najbardziej ścisłe, bo liczby dają nam początek. Jeżeli chodzi o zagładę Żydów w Polsce, mi się wydaje, że liczby są bardzo ważne. Liczba Żydów mordowanych przez Polaków jest znacznie więcej, niż Polacy chyba normalnie uważają. Chyba jest dziesiątki tysięcy, może 100, może 200 tysięcy, może 200 tysięcy ludzi, moim zdaniem maksymalnie. Dziesiątka tysięcy, więc więcej niż Polacy uważają, ale jednak to jest stosunkowo mała frakcja zagłady Żydów w Polsce. Więc jeżeli chce się wyjaśnić zagładą Żydów w Polsce, nie zacznijmy się od mordów Żydów przez Polaków. Musimy gdzie indziej zacząć, jeżeli chcemy rozumieć całość dynamiki. Pierwsza uwaga. Druga uwaga. Bardzo ważne jest, i właśnie to chciałem sugerować, jak mówiłem o Polakach i Ukraińcach i Wołyniu. Jak mówi się o Wołyniu, założenie jest takie, że przyczyny muszą być albo polskie motywacje, albo ukraińskie motywacje, ale historia nie jest taka. A żeby rozumieć Wołyń, trzeba mieć kategorię okupacji, prawa, gospodarki, ziemi, praca rolna w ogóle. Takie kategorie są potrzebne. Jeżeli mówi się o Holokauście, jest podobnie. Jeżeli chce się rozumieć, dlaczego Holokaust odbył się w Polsce tak, jak się odbył, trzeba rozumieć, co to była okupacja niemiecka, jaka socjologia była ukryta w okupacji niemieckiej, co to znaczyło dla obywateli polskich, którzy już nie byli żadnymi obywatelami żadnego państwa, bo tego państwa nie było, co to znaczyło, że prywatnej własności już tak naprawdę dla byłych obywateli już nieistniejącej Polski, że takiej własności prywatnej już tak naprawdę nie było, co to znaczyło dla statycznego obywatela, statycznego normalnej osoby, co to znaczyło, jakie dynamiki. Więc dla mnie bardzo ważne jest rozumieć Polaków, nie lubię używać tego słowa właśnie w tym kontekście, ale rozumieć obywateli tej zniszczonej Polski w kontekście tej niemieckiej okupacji. I moim zdaniem, więc jest odpowiedź na to pytanie, moja najlepsza odpowiedź na pytanie znajduje się w mojej książce Czarnej Ziemi, gdzie jest dużo o tym. Ale co będzie moja trzecia uwaga? Chcę się bardzo w tym kraju, i nie tylko w tym kraju, żeby można rozstrzygnąć spór w takim kierunku, czy Polacy byli lepsi, czy gorsi. Bardzo tego się chce, tak? Ażeby Polacy byli lepsi, albo ażeby byli gorsi. I mi się wydaje, że byli statystyczni. Czyli Polacy ani byli gorsi, ani byli lepsi. Że nie można, i napisałem o tym całą książką, nie można przewidzieć postępowanie ludzi podczas Holokaustu na podstawie etniczności. Nie da się przewidywać na takie. Taka jest nasza ludzka mądrość fałszywa, tak? Że Ukraińcy tacy, Litwini tacy, Polacy tacy, ale to jest, proszę Państwa, rasizm. To nie jest żadna metodologia. To jest rasizm. Żydzi byli tacy, Rosjanie byli tacy. Nie. Że taka mądrość dominuje po zagładzie Żydów, jest wielka ironia, że właśnie chcemy, ażeby było normalne wyjaśnić właśnie zagładę Żydów przy pomocy kategorii etnicznych i że to jest uznawane za normalne, tak? Że chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy byli lepsi czy gorsi? To jest bardzo dziwne, ale empirycznie, i napisałem o tym całą książką, nie można przewidzieć
jak, że tak powiem, z punktu widzenia roku 1939, jak postępuje wiosek, człowiek, miasto według etyczności. Można przewidzieć na podstawie innych czynników, można, socjologicznie. I te czynniki są przede wszystkim polityczne. Do jakiej stopnia zostały zniszczone przedwojenne instytucje? Na tej podstawie owszem. I na tej podstawie oczywiście Polska była w radykalnej sytuacji. Tak jak przy okazji okupowany Związek Radziecki. Więc wszyscy, więc bardzo kusząca jest myśl, że Związek Radziecki to jest jeden system i Polska jest drugi system. Owszem, przed wojną owszem, ale jak Niemcy zniszczyli polskie instytucje w 1939 i w 1940 roku i potem zniszczyli sowieckie instytucje w 1941 i 1942, sytuacja po obu stronach przedwojennej granicy była bardzo właściwie podobna i ludzie się zachowywali bardzo podobnie. Oczywiście polska mitologia i sowiecka mitologia są inne, ale zachowywanie się ludzi jest bardzo podobne, bo okupacja była podobna. Chyba to jest sygnał, że już dość powiedziałam na ten temat. Ja tak to rozumiem. O, jeszcze jedna uwaga. Ja jestem, jak może Państwo już zauważyli, jestem przeciwnikiem narodowej historii. Ja uważam, że to, że albo inaczej, że historia narodowa jest jeden sposób, jest jeden, w jej najlepszej formie jest krok w kierunku ogólnej historii. Tak jak historia miast, albo historia płci, albo historia innej kategorii. Albo że historia narodowa jako cel sam w sobie nie ma sensu, musi być niekoherentny, ma swoje ograniczenie i nie jest tych ograniczeń normalnie świadom. Ale jeżeli już jest kult, jeżeli już jest historia narodowa, i to jest mój promotor Jerzy Jelicki, który to powiedział i on nie był pierwszy, jeżeli już jest historia narodowa i chcemy, żeby tą historia narodowa była w miarę możliwości prawdziwa, musimy tam szukać, gdzie nie chcemy szukać. Jeżeli chcemy się, on to formułował właśnie w taki sposób, jeżeli chcemy się utożsamiać z bohaterami, musimy też się utożsamiać ze sprawcami. Dziękuję. Bo naród. Pani Szenger, czy można historii nadawać sens? I kto miałby nadawać historii sens? O mój Boże, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przepraszam. Czy teraz słychać? Bo ja najpierw powiedziałam, że naprawdę nie wiem, ale zdaje się, że Państwo tego nie słyszeli, bo ten mikrofon, tak? Zastanawiam się. No myślę, że historii sens mogą nadawać tylko uczciwi historycy. Ale tutaj mnóstwo mówiliśmy o tym, jakie spotykają ich trudności. Nie wiem, czy pan potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Czekam na dalsze. Jedźmy dalej. No dobrze, zostawmy ten sens wobec tego, czy... I pytanie do Tima Snydera. Czy szkoły historyczne są tworzone w oparciu o kategorię pytań, skoro pytania są decydujące dla opisu historii? To jest bardzo mądre pytanie. Myślę, że tak być powinno właściwie. Tak nie jest. Szkoły historyczne często są właśnie dzielone na podstawie warstwą społeczną albo naród, albo na podstawie, i to jest jak najbardziej zrozumiałe, indywidualnych talentów, indywidualnych historyków, którzy mieli szkoły tak zwane. Ale mi się wydaje, że normatywnie, że to jest bardzo mądra, ja rozumiem to jako bardzo mądra uwaga, że
i że historyk, jeżeli się utożsamia z pewną frakcją dyscypliny, powinien być w stanie powiedzieć, jakie pytania są zadane. I znowu do ciebie. Czy tak dominująca i wszechobecna rola pamięci nie świadczy o porażce historyków w dotarciu do zwykłych ludzi i przekazywaniu wiedzy, o ich zamknięciu się w wieżach z kości słoniowej? Jak można odwrócić ten trend? Więc jako historyk zgadzam się najzupełnie. To znaczy jako historyk, który chce nosić odpowiedzialność za fach. Jak najbardziej. Mi się wydaje, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasz przekaz był jak najbardziej czytelny. I że historia cierpi i czytelnicy cierpią, jak książki historyczne są źle napisane. Bo właściwie nie ma powodu na to, ażeby książka historyczna została źle napisana. I teraz ja mówię, może na pewno Państwo są tego świadomi, ale ja też mówię przeciw pod prąd, bo szkoła niemiecka, która w tym pytaniu jeszcze dominuje w Polsce, według szkoły niemieckiej, książka nie jest naukowa, jeżeli jest dobrze napisana. tak recenzują w Niemczech. Jeżeli książka jest dobrze napisana, to jest znak, i to już jest znak, że nie jest naukowa książka. I to jest dzięki tradycji niemieckiej pozytywistycznej, która przy okazji jeszcze dominuje w Polsce. To jest ironia warta więcej uwagi niż dostaje. Właśnie teraz ta tradycja niemiecka jest chyba bardziej dominująca niż była za komunizm, bo za komunizm było sporo wyjątków, ale teraz właściwie prawie wszyscy historycy młodszych pokoleń polskich są niemieckimi pozytywistami, czyli uważają, że po prostu zbieramy dokumenty i dokumenty w dokumentach samych jest prawdą gdzieś tam i nie musimy to wyjaśnić, przynajmniej nie słowami, które są czytelnymi dla normalnego człowieka. To jest niemiecka szkoła, która, jak ironia by chciała, teraz dominuje. Więc tak, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby historia została w miarę możliwości czytelna. Historia jest nauką, ale też jest humanistyką. Nie ma powodu, żeby było... Więc to jest nasze porażka, zgadzam się. Mówiąc jako historyk, który patrzy na zjawisko i nie tylko bierze odpowiedzialność za fach, kiedy patrzy na zjawisko, trzeba dodać oczywiście, że są jednak też pewne wybory polityczne, które mają swoją jednak wagą. Gdyby i teraz marzą, wiem, że marzą, ale gdyby polityka historyczna znaczyła, będziemy kształcić historyków, będziemy uczyć języków, będziemy kształcić historyków w takim duchu, ażeby pisali w sposób czytelny. Ale to nie, polityka historyczna, wiem, coś innego znaczy, ale można wyobrażać sobie inny wybór polityczny, w którego ramach by chodziło o to, ażeby właśnie kształcić polskich historyków, którzy by mogli dla Zachodu na przykład pisać. To jest możliwe, ale są teraz inne wybory. Nie wiem, kto z Państwa na pytanie o to, jaki sens ma nauczanie historii w szkole? I czy w ogóle ma sens? Ja chętnie. Ma ogromny sens. Oczywiście nauczanie mitów narodowych być może nie ma sensu. Ale jeżeli chcemy, ażeby nasze społeczeństwa były demokratyczne, nie damy rady bez historii, bo historia właśnie uczy,
historia właśnie uczy czas demokratyczny. Demokracja potrzebuje pewnego poczucia czasu, że jest przeszłość, są pomyłki, możemy się uczyć na podstawie tych pomyłek. Niektóre z tych pomyłki myśmy sami popełnili. Jest moment teraźniejszy, gdzie trzeba wykonać wybór, czyli głos. I jest przyszłość, która jest w jakim stopniu pod wpływem tych naszych dzisiejszych wyborów. To jest czas demokratyczny i to też jest czas historyczny. Jeżeli nie ma czasu historycznego, jeżeli jest wieczna teraźniejszość, gdzie to samo się po prostu w kółkach powtarza, nie będzie też demokracji. Więc to jest dla mnie to jest fundamentalna. To jest fundamentalny argument na rzecz historii w szkołach, żebyśmy nie myśleli tylko w kategorii tej wiecznej teraźniejszości, bo bez przeszłości nie ma przyszłości. Bez przeszłości nie ma sensownego myślenia, tak? I bez przyszłości nie ma sensownego myślenia o naszych głosach. Bez przyszłości nie ma sensu głosować. I to jest problem w Polsce i też na całym Zachodzie. Jeżeli nie wierzy się w przyszłość, to nie ma sensu głosować. Więc oczywiście też jestem za to, jestem bardzo konserwatywnym historykiem, jestem jak najbardziej za to, ażeby młodzi ludzie znali też fakty i takie rzeczy. Jestem jak najbardziej za to. Ale fundamentalna rzecz moim zdaniem właśnie jest to poczucie czasu. Jeszcze jedno, już chyba ostatnie pytanie. To jest pytanie dotyczące tego, takie trochę zaskakujące dla mnie też. Mówi Pan, że w historii ważne są fakty. To czy wobec tego powinny być przeprowadzane ekshumacje, takie jak w Jedwabnym, czy inne tego rodzaju? Żeby poznać lepiej prawdę. To jest, więc przed tym jak się zgadzam, jedna uwaga, mianowicie jest ogromne niebezpieczeństwo w wierze, że istnieje to jedno źródło decydujące o wszystkim. To ja miałem bardzo, bardzo przyjemne, to miałem właściwie, mam wielką przyjemność miałem, jak byłem zaproszony do konferencji polsko-ukraińskich w sprawie Wołyniu, które miały miejsce podczas może 7-8 lat w Rembertowie i też w Ukrainie. I to były bardzo ciekawe konferencje, bo konfrontowali polskich z ukraińskimi historykami i polski referent, tak jak ukraiński referent, musiał pisać referat na ten sam temat, co miał ten bardzo ciekawy skutek, że Ukraińcy musieli wtedy czytać polskie źródła i odwrotnie. I jakość referatów była dzięki temu wyższa niż by inaczej było. I to nie byli takie historycy, przy okazji to nie byli historycy takie liberalni, to byli historycy wojskowi, historycy nacjonalistyczni, ale jednak skonfrontowani z źródłami, to ich poglądy widocznie się trochę zmieniły. Ale chodziło mi o to, że często w tych konferencjach byłem świadkiem takich momentów, gdzie historyk ukraiński czy polski myślał, że otóż ja znalazłem ten dokument, który wszystko rozstrzygnie. Tak? Raz był obiad i w bufecie było piwo, co moim zdaniem był błąd. I po obiedzie, po piwie albo po piw parę, pewien polski historyk, którego nazwisko nie wspomnę, miał referat i zaczął tak. Było tak i ja mam to dokument, tak? Że jeden dokument rozstrzygnie. To jest błąd, bo dokument istnieje w kontekście innych dokumentów i trzeba wszystkie możliwe dokumenty czytać i konfrontować i rozmyśleć i zmieniać poprzednie własne zdanie i tak dalej. Więc tak, jestem jak najbardziej, wiem w jakim kontekście to pytanie zostało zadane, ale jako historyk jestem jak najbardziej za to. Owszem,
jestem jak najbardziej za ekshumacji. Bez ekshumacji nie mielibyśmy całej prawdy, na przykład o tak zwanym o Katyniu, bo Katyn był jedno z pięciu miejsc, gdzie zostało zmordowani Polacy podczas tej akcji i dzięki między innymi ekshumacjom mamy dowody o tym, jak to się odbywało w Białorusi i w sowieckiej Białorusi i w sowieckiej Ukrainie, więc jako historyk jestem jak najbardziej za to. To jest jedno źródło. Oczywiście jako osoba, jako obywatel rozumiem, że są inne troski też na świecie, które dotyczą, jak traktujemy ciała ludzkie. Ja też to rozumiem, więc jako historyk oczywiście chcę tej wiedzy. Jako osoba rozumiem, że ludzie, którzy są krewni, którzy należą do tej samej tradycji, też mają swoje zdanie i rozumiem, że... Ale historyk zawsze chce źródeł. Ale to wcale nie znaczy, że historyk zawsze ma rację. Wydaje mi się, że w Polsce bardzo nadużywano ekshumacji i że nadużywano ich bardzo wielokrotnie, bez istotnej potrzeby. Że wydaje mi się, że każdy taki zabieg powinien być rzeczywiście absolutnie konieczny. Uważam, że ja na przykład bardzo się buntowałam przeciwko ekshumacjom na Łączce Powązkowskiej. Dlatego, że wydawało mi się, że to miejsce to było jak gdyby miejsce sakralne, ta łączka. Tam były takie symboliczne groby ułożone przez rodziny. Wiadomo, że te groby były tylko powierzchniowe. Ale cała ta łączka robiła niezwykłe wrażenie właśnie przez taką swoją delikatną strukturę i przez to, że przez wiele, wiele lat ci ludzie tam przychodzili do tych symbolicznych grobów. I wydawało mi się jakimś okropnym świętokradztwem naruszanie tego. Ale kiedy zaczęto robić te ekshumacje i zaczęto identyfikować te ciała, to zdałam sobie sprawę, że trzeba było to zrobić, że dobrze, że się to stało. Rzeczywiście uzyskaliśmy bezpośredni, absolutny dowód tego, że te tajne grzebanie tam się odbywało, a także zidentyfikowano ileś osób i prawdopodobnie zidentyfikuje się ich jeszcze więcej. Także myślę, że po prostu trzeba robić to z takim poczuciem, że robimy to wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, żeby dowiedzieć się prawdy i że ta prawda jest ważna. Ja mówiłem przede wszystkim jako historyk i historyk ma głód wiedzy po prostu. I to jest jedna racja, ale to nie jest jedyna racja. I jak zastanawiam się nad tym, myślę o najlepszych przykładach ekshumacji, to myślę o to, co się robi czasem teraz w Ukrainie, gdzie w ekshumacji chodzi o dwie rzeczy jednocześnie. Chodzi o potwierdzenie liczeb i o potwierdzenie tożsamości ofiar zakłady Żydów, ale też chodzi o właściwie religijne traktowanie tej szczątki ludzkie jednocześnie. Więc ludzi z tych dwóch orientacji, z tymi dwoma celami współpracują, żeby te dwa cele zostały jednocześnie osiągnięte. I to jest możliwe. Więc jeżeli mi się wydaje, że jeżeli mówimy o ekshumacji, możemy być tak, jak historycy zwykle są, głodni tej wiedzy, ale musimy też przyznać, że jest inna racja i jeżeli nie jesteśmy w stanie związać tej racji chyba powinniśmy się jeszcze wahać.
na tym skończymy. Dziękuję Państwu bardzo i chciałem zapowiedzieć... Dziękuję bardzo obojgu naszym prelegentom. Było bardzo, bardzo ciekawie. I chciałem zapowiedzieć, powtórzyć to, co pan rektor Duszczyk mówił, że późną jesienią, pewnie listopad, zrobimy no, taką konferencję na cztery fajerki. I wiem nawet na jaki temat. Temat będzie następujący. Czy demokracja potrzebuje religii? Otóż na to pytanie bardzo wielu mądrych ludzi odpowiadało pozytywnie. Tocqueville na przykład, który sam był zupełnie niewierzący, nie przyjął nawet ostatnich namaszczeń, odpowiedział, że demokracja musi być oparta na fundamencie religijnym, bo ludzie muszą mieć, że tak powiem, jak się odwołać do, jak spróbować sformułować niezawodne sądy. Bardzo podobnie myślał Leszek Kołakowski na przykład, czy Daniel Bell, którzy może byli w jakimś sensie blisko religii, ale nie byli religijni jednak. Więc to jest wielkie pytanie. Pytanie, które mnie dręczy osobiście. Co to znaczy, że w naszych czasach nastąpił tak straszliwy upadek religii? Czy to jest, czy to nie jest świadectwo upadku wszystkiego? Ja myślę, że trochę jest. Dziękuję bardzo. Zastanowimy się nad tym w listopadzie.